Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy! Gothic 2, Nockruka, The Returning! I dzisiaj wybieramy, mi się tak wydaje, w kierunku portu jeszcze, ponieważ zostało nam tam jeszcze, tak, jeszcze, dlatego już przez tyle odcinków jesteśmy już w tym mieście, troszeczkę do roboty, chyba troszeczkę ten zasięg widzenia zwiększę, chociaż boję się, że gra nie będzie częściej crashować przez to. No ale powiedzmy, że zaryzykuję. No powiedzmy na 260. O. Od razu lepiej. No niby tam można sobie na 300 jest moim komputerem, o to kurczę, no to nie jest żaden problem, jednakowoż no... No powiedzmy, że... No boję się tych crashy. Jednakowoż, teraz gdzie? Teraz chyba po kolei w tym kierunku, tak? Najpierw może pójdźmy do Brahima, kartografa. Prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak, czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Chciałbyś tu spędzić całe życie? Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. Co tu robisz? Co tutaj robisz? Nazywam się Brahim. Zajmuję się kreśleniem i sprzedażą map. Skoro jesteś tu od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie jest drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Nie, nic z ciebie aktualnie nie chcę. On nam może sprzedać takie mapy, jak są tutaj, czyli mapę Corinis albo mapę miasta. To jest mapa Corinis. Tak właśnie Corinis wygląda. Gorzej, że tej mapie tej nie na tej mapie tutaj troszkę ciężko je zobaczyć, ale... Póki co mapy nie kupię, chociaż mogłaby być całkiem przydatna, ale no powiedzmy, że się wstrzymam. Ja miałem po co iść do portu, tylko nie pamiętam za bardzo po co. A, do tego. Do Alerica miałem pójść, mu ten miecz go oddać. Chociaż przez to chyba walka z nim będzie trudniejsza na logikę, no ale może jakiś exp wskoczy nam. Za kilka punktów doświadczenia bym się, szczerze powiedziawszy, nie obraził. Zaraz zobaczymy, czy on tu jeszcze będzie, bo tylko do wieczora niby tutaj stoi. Nie ma go tutaj, a więc... O. Teraz pytanie, gdzie on będzie? Pewnie jest już w tawernie. A my do tawerny wejść za bardzo nie możemy. No to chyba sobie go chwilowo olejemy. Jego miecz właściwie nie jest zbyt mocny, ale... A, czy jest słaby, to też można się kłócić. 30, 30, 70 to jest... No właściwie lepsze od Kilofa. To jest taki zardzewiały miecz po prostu w innej wersji. I ładniejsza wersja zardzewiałego miecza, o tak. Tak bym mniej więcej to nazwał, szczerze powiedziawszy. I tutaj chyba faktycznie już nic do roboty nie mamy, skoro Alaric jest, że tak powiem, w cudzysłowie jakiejś tam robocie, tam gdzie on podaż, w robocie, tak, w robocie, w knajpie, nie w robocie. I czy tutaj jeszcze możemy, że tak powiem, z którymś z tych ludzi się tutaj dogadać? Mamy dwa błogosławieństwa do Torbena, to jest zawsze jakiś postęp. Co z twoją zgodą, mistrzu? Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Możesz mi nauczyć otwierać zamki, jak ci... Możesz czy nie możesz? Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki? Nie nauczę cię niczego, dopóki nie prze... Aha, czyli mnie nie nauczysz pewnie w ogóle. Może gdybym dał pieniądze właśnie za Gritę, to by mnie nauczył. A tak to nie wiem, od kogo się będę tego nauczyć. Może od kogoś w gildii złodziei się nauczymy tego. To by było całkiem niegłupie. Oni tam zapewne kogoś do tego mają. Zobaczmy, ataki bandytów, Joe, Sharony, Fellan. No właściwie wie, nie będziemy w stanie z tym zrobić na ten moment. O, do gildii złodziei też teraz nie mam się dostać, ponieważ nie mam klucza tam. Znaczy mam już możliwość zdobycia tego klucza, tylko jest taki mały problem z tym, że musiałem pobić osobę, która go ma, żeby się nawet zabić, ale no nie dam rady. Zawsze jakieś problemy. Ale może jakbyśmy się teraz udali tak na polowanie z tym, z takim jednym typkiem stąd, który się zwie nie Regis. Chociaż z Regisem chyba jeszcze nie gadałem. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Cóż, wszystko po staremu. A, chyba z nim gadałem jednak. Koniec.
W ogóle będzie Valentino w tej knajpeczce. To jest Barto, którego właśnie szukałem, a tu jest gdzieś ten... Posłuchał mnie właśnie. Nie może tak dalej być. Yeah! That's Jedi level. Ale cóż, ty jestem Valentino cały. Co my tutaj mamy? No proszę, co my tu mamy? Fajne krzesło. Czy nikt nie nauczył cię manier? To oburzające. Ciągle tylko ta paplanina. Nie powinieneś być teraz w pracy? Ale z drugiej strony, któż by tęsknił za takim śmieciem, co? Gdybyś miał tyle złota, co ja, też nie musiałbyś pracować. Ty jednak nigdy nie będziesz tak bogaty. Widzę, że czeka mnie z tobą dużo dobrej zabawy. Pytałem, kim jesteś? Jestem Valentino Przystojniak. Lekkoduch i bawidamek. Te wszystkie beztroskie, bogate kobiety wręcz się na mnie rzucają. Swoje kłopoty zachowaj dla siebie, mnie one nie interesują. O, masz jeszcze coś ciekawego do powiedzenia? Dbaj o popularność, nigdy nic nikomu nie obiecuj, wiesz co dają i uważaj, by nie popaść w konflikt ze strażą. No i z zazdrosnymi mężami, ci są najgorsi, mówię ci. Widzę, że masz w tym doświadczenie. Wygląda na to, że to do ciebie należałoby nauczyć dobrych manier, milordzie. Nic mnie to nie obchodzi. Możesz mi nawet dać wpysk. Jutro wstanę świeży jak skowronek. Ty zaś będziesz się włóczył z tą szpetną gębą po kres swych dni. No jest co najmniej wkurzający, ale chyba potem będziemy mieli misję, żeby obrabować czy jakoś tak. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Jak leci? Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu Wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności. Nawet moje srebro. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. No się im nie dziwię, jak darmowe piwo, to czemu, żeby nie? O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. Jak dojść do górnego miasta? W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. To już wiemy. Wiemy. Jeśli to nic nie da. Wiemy. Być może pozwolić. Wszystko wiemy, a może... Wiesz coś o zaginionych, to by było interesujące. Mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura. Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Handlujmy. Pokaż mi swoje towary. Widzę, że nic ciekawego, więc dziękuję za rozmowę.
No i cóż, tu już chyba nie mamy z kim pogadać, chociaż pan Mr. Jedi zajebie się lewitujący nad szczołem, to już tam warty chyba pogadania, ale powiedzmy, że nie będziemy mu przeszkadzać, bo jeszcze stracił koncentrację, jak upadnie to, będzie go boleć. Jednakowoż, gdzie jest ten gościu, który tu siedział? A tu jest, tu stoi. Chciałem pójść z nim na polowanie, tylko nie wiem, czy damy radę, ale spróbować zawsze możemy, czyż nie? Chodź, Bartok. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Co racja, to racja. Chciałbym lepiej strzelać z łuków. W porządku. Czyli teraz tego użyć, ale każdego nie potrzebuje. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. Nie musisz mi tego mówić. A więc znasz się trochę na polowaniu. To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Naprawdę, sama widziałam. Oto i one. Proszę bardzo. Zawsze wie lepiej. Okej, będziemy mogli z nim pójść na polowanie teraz. Jednakowoż coś chciałem powiedzieć, w ogóle słyszałem, że można jakimś cudem serca zdobywać potworów, tylko nie jestem pewien, czy się tego można nauczyć. Może w tym całym nowym obozie wolnych myśliwych, chociaż diabeł wie. Ale póki co chodźmy na polowanie. Chodźmy na polowanie. W porządku. Idź za mną. Za południową bramą zaczyna się las. Tam znajdziemy dużo zwierząt. Pewnie więcej niż byśmy chcieli. Okej. Przestań z tą magią! Nie jesteś wcale taki głupi na jakiego... A zapomniałem wspomnieć, żeby lepiej nie wyciągać broni przy obywatelach. Zwłaszcza mi się wydaje magii. Tak samo było w jedynce zresztą. Chociaż w dwójce ogólnie koordynic jest bardziej tętniące życie niż na przykład były obozy stare, nowe wtedy na magnach. Tu po prostu się więcej dzieje. Jest więcej skryptów, NPC mają więcej tych swoich, że tak powiem, lokacji, po których chodzą itp. itd. Nie zobaczymy, co ciekawego tu się zdarzy. Pójdziemy właśnie ten las po prawo. O ile nie będziemy musieli walczyć z zębaczami, to będzie całkiem nieźle, mi się wydaje osobiście. Proszę bardzo. O, innego zabił w przepijce. My raczej pomagać mu nie będziemy chyba, bo i tak więcej expa nie dostaniemy w ten sposób. Chociaż może nie dostaniemy, kto wie. Jednakowoż olejemy za te walki póki co. Dzielam porazu. Tu jest. Z krwiopijców nic póki co nie zbierzemy. Tam już widzę wilki w ogóle. No, wilczu się są już bardziej niebezpieczne. Wow, ale sfora! Człowieku, bij się z nimi! Ja pierdzielę, bij się! Kibicujemy mu! Dajesz! Dwoje przeżyje tą walkę? Kurczę, może mieć problemy, no. O ja pierdzielę, go rąbił. Dajesz, Bardock, pomożemy ci chyba, chociaż no właśnie przydałaby ci się pomóc. A pomóżmy mu trochę. Aj, chyba sam go walnęłem, przypadkowo. Ej, no bo nie może tak szybko zginąć. Ej, panowie, no. Panowie! A, Bardock, trzymaj się! Pomogę ci! Chociaż sam się walnęłem, zajebisty jestem, póki co walnęłem go sam dwa razy. O dobra, jakoś mi się udało przeżyć. Koniec z tobą, bestio! To było ledwe. To było strasznie ledwo. Wow, jeden X nie ma pełne życie, gościu. Nieźle. Proszę, pozbierajmy tej skóry, bo dokładnie ich 6 powinno być właśnie. Ile mamy tych skór? Zobaczmy. Ile mamy skór? Gdzie one są? 5 czy 6? 5. Ja tu widziałem 6 wilków, jak nic. Więc powiem poszukać jeszcze jakiejś skóry gdzieś tutaj. No widziałem jak nic 6 wilków. Raz, dwa, trzy, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jak nic mi się wydało, że tu 6 właśnie ich będzie. Czyżbym się pomylił, naprawdę? Może i tak. Kto to wie? O kuźwa! Tak właśnie mi się też pamiętało, że on tu łazi. Coś z czymś spotkać się nie chcemy. Chyba. Ktoś wątpię, że Bartok dał temu radę. No i jak myślisz, powinniśmy iść dalej w las, czy nie?
chodźmy dalej, chociaż wątpię, żeśmy dali radę. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Ja nie wiem, jak ty chcesz pokonać się stwora, ale... zabij go. Ej. On go zabił. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Nie, no ja się ze tego nie spodziewałem, że on cieniostwora zabije. What the fuck? On zarąbał cieniostwora. What the fuck, Bartok? What the fuck? How you do it? Nie mam pojęcia, jak on to kuźwa zrobił. No, koniec. Jeszcze nie wiem, czy czemu tak mało expo dostajemy. Rzadko, że mam taki wysoki poziom trudności, czy po prostu dlatego, że on zabija. O, co? Dobra. Kolejne krepite są martwe. I tu będziemy mieli kolejny właśnie wybór, bo tam właśnie wybór, czy chcemy walczyć się z forem, czy nie. A za będzie kolejny wybór, czy chcemy jeszcze dalej iść. Albo i nie. Od razu zapadnie już ork, bandyta. O, pomożemy mu! Ha. Spoko. No one cares. Dobre. Spoko. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie. Nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. Dzięki za informację, tylko przydałaby mi się jakaś pochodnia czy inne ścierwa, bo tu praktycznie nic nie widać. Mam jakąś pochodnię? O, mam nawet 5 pochodni. Fajnie. Ura! Tam są gobliny jeszcze. Chyba tak. Tak, widzę gobliny z toporkiem. Czy jakieś takie mocne. Tam w ogóle jest jaskinia jakaś, tylko w niej są bandyci. O, jedynie coś gorszego. To mamy w ogóle naszego pierwszego orka w tej grze. Jej! Zabiliśmy cieniostwora i orka, chociaż właściwie to nie my. Ale... kto by się przyjmował? No, no one cares, że tak powiem. Dzięki temu pomocy właśnie tego pana mamy sporo doświadczenia. I to jest najfajniejsza tutaj rzecz. Przydałoby się w ogóle do rana chyba przespać. Bo tu jest za ciemno, żeby cokolwiek zbierać. Ach, chciałbym typa zbierać wszystko, co się da. Widzę, że chyba ciała wilków już poznikały, czyżby? Chyba tak. Ale jak nic mi się wydawało, że 6 ich było, a tylko 5 ciała znaleźliśmy. Nie wiem czemu. O, ciemny grzyb. Wrócimy tutaj za dnia i wtedy pozbieramy rzeczy, bo teraz to nie ma sensu. Najmniejszego sensu to nie ma. Teraz będziemy mogli sobie nasz limit snu odnowić akurat właśnie na noc. Bardzo fajna sprawa. Podróżowanie w nocy... szczerze nie jest bardziej niebezpieczne niż w dzień. Jednakowoż, no, dużo mnie widać. A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze! Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne, co ze sobą przynosisz, to kłopoty. W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. Mam przepustkę. Mam przepustkę. Wygląda na oryginał. Możesz przejść. Si. Łach. I pójdziemy się przespać do gospody aż do rana. O, moja pochodnia mi... No, mam takie pytanie. Po pierwsze, czemu Beś ma taką dziwną lewą rękę? Przyjrzyjcie się teraz tej ręce, tak naprawdę. Nie wygląda na zbyt normalnie, a po drugie... Gdzie jest moja pochodnia? Kto mi ukradł święty ogień olimpijski? Do cholery jasnej. Dajcie mi mój święty ogień olimpijski. Coś jest? Chyba nie. Idziemy z niewidzialną, nieświecącą pochodnią. Nie mam pojęcia, czemu tak jest, no ale wygląda to śmiesznie. Niewidzialna pochodnia. Ma się wypaliła, czy coś, diabowie. Wypaliła się, ha, śpi. Powinien być już ranek, nie jest pierwsza w nocy. Zajebiście. O, śpi. No, godzina 9. Nasz limit snu na dzisiaj wyczerpany. Moja pochodnia wróciła! Yeeej! Wiiii! Hurray! Hurray! Jak w tym, jak w Fabe to było. Hurray! Moja święta pochodnia, kochana, ty moja. No. A normalnie cię wydropam. Podniosę sobie od teraz. Aha. Jak się już pali, to jak ją wydropam, to już nie będę mógł jej podnieść. Smutno.
aż nie będą mi podnieść jako pochodnie do ekwipunku. Szkoda. Bo ta pochodnia właśnie w nieskończoność tak naprawdę pali. Mówię, ten Pablo też mówił. Ktoś mówił, że on wie, gdzie są bandyci. A to nie jest Pablo akurat, strażnik miejski. Tutaj zazwyczaj właśnie stoi Pablo, ale akurat teraz go nie ma. I brakuje mi tej jednej wilczej skóry. No to może się mamy problem, ale jakoś sobie z tym chyba poradzimy. W ogóle ciekawi mnie, jak ja miałem dokładnie przynieść te dla Konstantina. Całe zioła. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Ognista goblinie, smoczy korzeń. O, w dupę, ma dość duże wymagania. Nie wiem, co się tak właściwie opłaca. Bo ja muszę mu dać niektóre te ziółka, które zwiększają na stałe statystyki, jak na przykład te całe królewskie itp. itd. No nie wiem, czy się to opłaca. Szczerze jestem troszkę taki właśnie skonfuzjowany, czy to mi się opłaca, czy nie. No bo tak no niby na logikę się opłaca, no ale właśnie tak matematycznie się zbytnio nie opłaca, bo się okazuje, że muszę oddać te ziółka, a ich w tej grze wcale tak wiele nie ma, ale to mi potrzebne, żeby zrobić mikstury zwiększające statystyki na stałe. Tu są zębacze, szczerze, bo nawet nie podchodzi do nich na 5 km, ale no to są też roślinki, a roślinki mnie korczą. Może jak tak podejdę kawałek tylko... Oh shit. Nie widziałyście mnie zębacze, wcale, a wcale. Idę za mną cały czas, pewnie tak, bo te zębacze są dość takie nieodpuszczające skurczysyny. Oczywiście, że idą. Ratujcie mnie, ktokolwiek, ratunku! No to jest taki ten powolny krok, taki chamski mają takie, że tyk, tyk, dum, 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 dum. O! Oh shit! Czy oni zabijają dwa strzały? Hey, ciągle to potrafię! Ja zmarnowałem ognisty pocisk, a nie zabiłem dwa strzały. Nie, ja wczytam grę. Czemu wczytam grę? No bo jak potem sam je zabiję, to są doświadczenia, teraz jednego punkta doświadczenia za to. No dobra, czyli póki to ziółko tam sobie pominiemy. Zobaczę, są straszne. Czy tego nie wkurzyłem przypadkowo? Nie. Raczej nie. Przecież pewnym na 100% być nie można. Jednakowo, czy coś tutaj jeszcze do znalezienia będzie. Mi się wydaje, że jakieś pewnie ziółka tutaj są gdzieś porozkładane. Ja zdziwiłbym się, gdyby takich ziółek nie było. Ten cieniosfór gdzieś chodził. Cieniosfór to jest kurczę niezła bestia. To jest naprawdę niezła bestia. Mocna jak nie wiem co. Jednakowoż, tak właśnie myślę, czy opłaca mi się dołączyć do Konstantina, czy nie. Bo chyba te zioła będę musiał mu... Jakiś dziwny dźwięk słyszę. Musiał te zioła mu dać chyba na stałe, a właśnie z nich się robi te mikstury, które dają statystyki na stałe i te zioła dość ciężko jest zdobyć w tej grze. I tu miałem właśnie taki mam teraz taki niefajny mindfuck. Bo nie wiem co zrobić. Oczywiście odgłosy leśne. Teraz jest takim właśnie jednym z mniej niebezpiecznych w tej grze, żeby było śmieszniej. Co prawda jest tutaj cieniostwór, ale i tak, względem niektórych tych lasów to naprawdę jest mało niebezpieczny. Chociaż, jak powiedziałem wcześniej, tak samo jak w otyku 1, tutaj też jest ten system, że z rozdziału na rozdział, no i przeciwnicy będą dochodzić, będą coraz silniejsi oczywiście. To był goblin, widziałem. O, żeby tylko jeden. Raz, dwa, cztery chyba i to z toporami, Boże. Raczej nie chciałbym z nimi zaczynać w tym momencie gry. Też sobie odpuścimy te gobliny. Przydałoby się jakimś magiem już dostać, żeby się im przeciwstawić. A tutaj jest chyba jaskinia, to nie pamiętam co w niej jest na początku gry. Wiem, że na końcu są orkowie, ale też są tam tej bandyci, jeśli się nie mylę. O, ale i tak tu warto było przyjść, bo tu są strzały w dużej ilości. Raz, dwa, trzy, cztery, krótki łuk, jeszcze chyba zwój kuli ognia. O, ile się nie mylę. I właściwie całkiem wartościowe fanty, tylko właśnie gorzej, że gdzieś tutaj pewnie są ci bandyci. A z nimi to ja szczerze powiedziawszy szans żadnych nie mam. No i zobaczmy. Może chodźmy z wyciągniętym ognistym pociskiem.
No, na razie nikogo tu nie widzę, ale oni gdzieś tu pewnie są. Tak mi się przynajmniej wydaje, a tu mamy roślinki w ogóle. Chyba z tą skałą jest wejście? Nie, bo dalej jeszcze. Dopiero na końcu tego miejsca. Tylko tak jakby tunelu. No, no. O, właśnie tu jest wejście. Tylko właśnie mi się wydaje, jak powiedziałem wcześniej, że tu teraz będą bandyci. A z nimi to niestety no... No, szans to chyba zbytnio nie mam. O, właśnie, bandyta. Dobra, jak ognisty pocisk mu tyle robi, to naprawdę szans nie miałem żadnych z tym bandytą. Run! Chociaż może... Tyle mnie było! Tyle mnie było, dobra, nie, nie ma sensu, to po prostu. Wzięliśmy co nasze... Dokończymy gdzie indziej. Po prostu no w tym momencie to nie ma sensu. Niby to zaklęcie faktycznie wzięło mu pucha, tutaj drugi taki pocisk by go zabił pewnie, tam chyba jest ich kilku. Chociaż zobaczmy, czy jest kilku, czy jeden. Bo jak jest jeden, to mógłbym niby go zabić na opartego. Po prostu używając kilka tych ognistych pocisków. Ognisty pocisk, coś na manę, ognisty pocisk i powinien być martwy. O, tu ich w sumie jest trzech. No w ogóle wtedy krytykiem walnął. Szwarciarz jeden, no. I to jest właśnie pytanie, czy tutaj w ogóle coś cennego jest? Nie, olejmy to na razie, nie warto tracić, mi się wydaje, zwojów. Potem tu wrócimy, jak będziemy silniejsi i właściwie takie jest moje za w tym momencie. Wiecie co, chyba teraz ten odcinek zakończę. W kolejnym odcinku wrócimy chyba jeszcze tylko na chwilę do Corini, żeby dokończyć ostatnie już takie sprawunki na ten moment. A potem wyruszymy już chyba do... O, te drzewa w ogóle się tak fajnie trzęsą na boki, jak wiatr wieje. A potem już wyruszymy chyba do... Do czego? Do farmy Onara, mi się tak wydaje. No, w stronę właśnie tam harpy i tak dalej. Valares nas tam zaprowadzi. Jak pamiętacie, jak powiedzmy w Gothiku pierwszym nowego bossu zaprowadzał nas tam podejrzewam Mordrak, chyba tak się nazywał. A do bossu na bagnie jeden z tych balów, czyli balów, właśnie nie z balów, tylko nowicjuszy. Tak tutaj właśnie nas zaprowadza na farmę Onara Lares. A w ogóle właśnie obok farmy, nie do końca właśnie na nią nas zaprowadza, do jej okolicy nas zaprowadza. A tam właśnie do tego miejsca, do którego nas zaprowadza, to można łatwo właśnie też odbić do klasztoru Mogów Ognia. Więc to jest takie dwa w jednym właśnie. Ona zaprowadza do takiego, powiedzmy, tej całej gospody właśnie, tej martwej harpii, czy jakoś tak. I właśnie z tej gospody jest odbicie na klasztor i odbicie właśnie na Corini z powrotem i odbicie właśnie na farmę Onara. Jednakowoż póki co, do kolejnego odcinka. Ja dziękuję za oglądanie, na razie i cześć!